Ahoj marynarze, jak widzicie nasz ubłot w dalszym ciągu płynie po Morzu Bałtyckim. Przed nim misja patrolowania sektora AN-18, do którego niebawem wkracza. Przenieśmy się na mapę nawigacyjną, jak widzimy zdecydowanie zbliżamy się do punktu. I za chwilkę rozpoczniemy patrol. Te misje patrolowe do trudnych nie należą, by wykonać podstawowe cele wystarczy dopłynąć i później przez kolejne 24 godziny patrolować. Oho! I mamy kontakt. I tu na chwilkę spowolnię czas. Do 1. Nieco zwolnię i zastanowimy się. No i w tej chwili, jak widać, statek zmierza na południe. Więc muszę zrobić, to jest niewykluczone, że to jest ten sam. On nas może widzieć, także pierwszemu mechanikowi wydam rozkaz, chociaż 6 km, nie widzi nas. Dobra, ale gumeczką ścieram ten kurs. I wszystko co z nim związane, niestety na razie musimy zapomnieć o misji patrolowej. Szybka zmiana kursu. I tym razem nam nie zwieje. Szybsza prędkość. Jak widać, teraz mam już dokładniejszy namiar, ponieważ ten punkt się tu porusza. Także spokojnie go tu wyprzedzimy, mam nadzieję. Pozostając niezauważeni. A następnie go po prostu rozwalimy. Sprawdzę tu cały czas odległość. 5. Cztery kilometry. O, teraz korzystając z okazji wyznaczę jego mniej więcej kurs, tak po linii, gdzie będzie. Gdzie będzie podążał. Zobaczymy na ile to będzie prawdziwe. Czyli jak widać ten swój kurs muszę nieco tak o. Wystawię wachtowego, on jest trochę zmęczony, ale cóż. I niech on tam lepiej obserwuje. Ludzi na pokład do lornetek też, wachta 100%. Sonarzysta i radio operator też na podmiankę. Oho, założyliśmy samolot. Zanurzyć na peryskopową. On zawraca, skurczybyk. O, takiej akcji też jeszcze nie miałem. Dwa samoloty. No to ładnie. Szybko nawigator. Głębokość pod kilem. 70 metrów. Zanurzenie na 20 i bez zmiany kursu. Zmieniamy pozycję. No, no, no. Niedobrze. Sytuacja jest nieco napięta. Zmieniam teraz tutaj na cichą pracę, ciszę na okręcie. Jak widać zwolniliśmy, ale zachowamy ciszę. No i jeszcze głębsze zanurzenie. Klikając tą ikonkę pokazuje nam głębokościomierz głębinowy inaczej nieco. No i tu wtedy widać maksymalne zanurzenie, jaką głoś może osiągnąć i tak dalej. Ale na razie wystarczy nam chyba te 20 metrów, myślę. O, jak brzęczy. Jak widać, ta kreska, która się tu pojawia, to jest nic innego jak właśnie namiar hydroakustyczny. 0,51, duża odległość, statek handlowy. To jest właśnie ten tutaj namiar. Nie wiadomo, statek się porusza z nie najszybszą prędkością, ale...
Nas interesują na chwilę obecną te samoloty, które już chyba odpuściły, nigdzie ich tu nie widać. To pomarańczowy ślad to my. Jak widać z zewnątrz też nas nie zauważono. Poszło kilka bomb w naszym kierunku, ale już samoloty się zmyły. Także jak tylko ogarnę załogę, ktoś tu dostał ranny albo coś, torpedysta, ale nie ranny, po prostu zmęczony. Także okej. Pod wodą pracują silniki elektryczne, wtedy ekipa musi być tutaj rozdysponowana. Tych dwóch specjalistów starszych odpocznie. Nawigator odpocznie. No i to by było chyba na tyle. Sonar musi pracować, to jest więcej niż pewne. Czy kurs utrzymujemy taki? Wydaje mi się, że jeszcze chwilę moglibyśmy podpłynąć właśnie pod wodą. Gdzieś, prawda, tam troszkę dalej się wynurzyć. Widać, ten statek płynie szybciej niż my. Także tak. Tu już dźwięk nie ma znaczenia, samoloty nas spod wody i tak nie usłyszą, także koniec cichej pracy wybieram. Te funkcje tutaj, które widać na ekranie, odpowiedzialne są za silniki i ich pracę. A za to odpowiedzialny znowuż jest pierwszy mechanik. Ten tutaj, gościu. Jak widać, to na razie nie obsadzone. Oficerowie odpoczywają. Wynurzę się na peryskopową. To też mogę skrótem, tutaj głębokość peryskopowa jest ikonka. Rozkazać pierwszemu mechanikowi, on wtedy wynurza. Możemy też ręcznie tutaj na głębokościomierzu. Jeśli już chodzi o peryskopową, to ja wolę tak zawsze 12-13. Biorąc tutaj peryskop bojowy, jak widać, jest zanurzony. Page up. Wysuwamy, bądź też tu tym przyciskiem. Jak widać, jesteśmy zanurzeni na 12. Mniej nas widać, dziób tak nie wystaje, a możemy się śmiało rozglądać peryskopem dookoła. Widać fale trochę. Będą nam przeszkadzały w namierzaniu. Dobra, no to proponuję się zupełnie wynurzyć. Cała naprzód. I gonimy jeszcze ten cel, póki jest okazja. Chociaż też trzeba pamiętać o tym, żeby się za daleko nie zapędzać. Bo im dalej wypłynę tutaj, tym bardziej będę narażony na jakieś ataki. Jak widać, no ten kurs tutaj się mało zgadza. Z czym jakoś odległo się tego nawet punktu. No już taka torpedowa, że tak powiem. Także cała naprzód. Oficer na górę i się rozglądać. Mamy jakiś kontakt, dobra, zwalniamy. 7900 metrów. No jeszcze dla mnie za daleko. Ale nasz kurs jest całkiem tu w porządku. Myślę, że dojdzie tu do starcia. Jeśli nam nie przeszkodzą znowu jakieś samoloty. Jeśli tak, tym razem będę działko przeciwlotnicze uruchamiał. Mam chyba takie. Nie wiem, jak to za bardzo sprawdzić. Aha, one było przecież będąc na tym chyba F10 czy F11, o proszę bardzo, mogę sam tym działkiem. Coś nie, muszę tam wybrać, żeby zostało obsadzone, bo sam tutaj ktoś musi mi podawać taśmę i tak dalej. No ale będzie taka opcja, ewentualnie można spróbować walki z tymi samolotami zagrażającymi nam. Jakiś tam kontakt już powinien mieć, a nadal nic. Nic, a nic. Trzydziestka dwójka i lecimy. Jak widać, ta linia, no niewiele się myliłem. On dalej leci tym samym kursem, nie wiem czy teraz go nie zmienia trochę. Ale z tą pogonią trochę słabo.
ciekawe, na jakim odcinku go jestem w stanie to dogonić, jeśli w ogóle. Bo widzę, że teraz też 9. Od czego to zależy? Ach! Od czego to zależy? Ciekawe. A moja załoga aż tam kwiczała, żeby ją zdjąć. No szybka ta łódź. Nie wiem, czy nie szybsza. 10, no nieco więcej wyciągam, ale to jeszcze nie jest to. Tutaj widać prędkość węzłów na dole. I mamy wyścigi. No niepotrzebnie tam się zanurzałem, to jest podstawowy błąd. No i mamy go. Widać, jak gołym okiem byśmy nie dostrzegli, ale zauważyłem ten dymek. I to jest właśnie ten mały statek handlowy. Zalokuje się na nim. Logowanie. Nie wiem, dlaczego to jest logowanie. Ale dobra. Nie wiem, teraz Fyrysko będzie starym, podążał za celem. I właśnie o to tutaj chodzi, że jeśli wybieramy automatyczne te pomiary kursowe i tak dalej, kąt, odległość, prędkość tego statku, no to wydaje się niby proste, prawda, bo to tak naprawdę powinno się robić ręcznie, sprawdzać wysokość masztu tego statku i tak dalej, porównywać, co to w ogóle jest za statek, tutaj wybierać z nich, sprawdzać tam dalej, prawda, i tak dalej. Ale stwierdziłem, że na początku nie będę się aż tak zagłębiał, ponieważ no po prostu pogubiłbym się w tym wszystkim, nie ogarnął i ta gra nie sprawiłaby mi żadnej przyjemności, a tak mam, pokazuje mi tu odległość, jest co prawda łatwiej, ale zobaczymy, może to i tak się nie udać. Także polecam zacząć jednak z tymi łatwiejszymi ustawieniami. Mamy tylko trzy wyrzutnie dziobowe, to pokazuję, możemy od razu pal, ale ja zawsze jeszcze się bliżej przyglądam na tej mapie bojowej. Tu widać, że jak teraz byśmy wystrzelili, to by było słabo. Pod kątem. Ta torpeda prawdopodobnie by się tylko odbiła. Ale jeśli uda mi się ich dogonić lub nawet przegonić, to postaram się tak ustawić, żeby właśnie bezpośrednio do tego statku dziobem. Myślę, że z 5 km, jeśli będę wynurzony, to mnie nie przelukają, ale no nie mam pewności. To się dopiero okaże. A czy nasza ekipa doścignie mały statek handlowy, czy nie? Będziecie w stanie sprawdzić w kolejnym odcinku przygód Ubota.